No w szkole mówili tylko, że idziemy do teatru, ale nie wiedzieliśmy nawet dokładnie na jaki spektakl. Pani dyrektor Rybiczka zaprosiła naszą całą klasę i byłem bardzo zaskoczony, bo zobaczyłem tych właśnie ludzi. Myślałem, że nie dadzą rady. No, na początku takie zdziwienie, bo nie wiedzieliśmy się w ogóle o co chodzi i jak wyszli aktorzy na scenę, to trochę zdumienie wśród publiczności, no bo niepełnosprawni ludzie, prawda? Na początku byłem zaskoczony, że osoby niepełnosprawne się zdecydowały na taki krok, bo samo występowanie na deskach teatru jest niemałym stresem, a jeszcze jeżeli jest się niepełnosprawnym, to może być to stresujące. Bardzo interesuje mnie spotkanie w teatrze ludzi, którzy do tego teatru przychodzą i często nie wiedzą, jaka to jest sztuka. Często tak się dzieje, że sprzedają bilety w szkole, pani karze powiedziała, że będzie dobra sztuka, że przyda nam się do lekcji. Była to prowokacja w kierunku dzieci, młodzieży, młodych ludzi, którzy nie wiedzieli, że przyjdą do teatru, gdzie aktorami są osoby inne. Ta inność istnieje, ale jest prześmiewana, obśmiewana, negowana, niechciana, niewidziana, odrzucana. Łatwo jest żyć, nie widząc szpetoty. Siedząc na widowni zauważyłam to, że właśnie moi koledzy i koleżanki zmienili stosunek do osób występujących na scenie. Na początku były właśnie takie gesty niezadowolenia, jakieś podśmiewania z tych właśnie osób, ale potem zrozumieli, tak włączyli się w to, byli z nimi obecni, tak jakby oni również z nimi grali. Oni piękni, oni młodzi, oni z przyszłością. Myślę, że nieczęsto pochylają się nad losem drugiego człowieka w ogóle. Kiedy wyszłam do nich z pytaniem czy z prowokacją, widziałam, że chowali oczy. Widziałam, że się podśmiechiwali, widziałam, że oniemieli, że się zawstydzili. Na początku, szczerze powiem, że mi się śmiać chciało trochę. No bo to jest, myślę, że naturalna reakcja, niekoniecznie pozytywna, no ale dopiero później, po jakimś czasie, no jednak sytuacja wymagała, żebyśmy spoważniały i zaczęliśmy po prostu uważać. Generalnie byłam pozytywnie zaskoczona, bo wiadomo, to nie są profesjonalni aktorzy, a jednak mimo wszystko to zaciekawiło. Bardzo mi się podobało światło, oświetlenie, jak padało na aktorów. To tak jakoś podkreślało i muzyka. I to, że oni nic nie mówili, to też tak jakoś podnosiło napięcie i się zastanawialiśmy, co będą robić. Na pewno bardzo nas urzekła choreografia. Urzekła mnie ich mimika twarzy, byli bardzo poważni, nic ich nie mogło rozproszyć. Widziałam, że w pewnym momencie światło, barwne kostiumy, gra aktorów sprowokowała ich do zesłuchania i zapatrzenia. Widziałam momenty skupienia. This is a Billy Flynn in the press conference rag. Notice how his mouth never moves. Almost. Where'd you come from? Mississippi. And your parents? I'm pretty wealthy. Where are they now? 6 feet under. But she was granted one more start to camera under the Sacred Heart. Widziałam też momenty, że nie rozumieli, ale nie każdy musi rozumieć, co to Pirandello. Oni chcieli chyba zrozumieć tych, którzy tam stali przed nimi. I to był chyba sens mojego spotkania z tymi młodymi ludźmi, których też nie znam i dla mnie też są dziwni.
Nie mogłem znaleźć głębi sensu w tym spektaklu. Treść sztuki sprawia drugorzędną rolę. Na początku nie było to dla nas zrozumiałe. Nie było. Dopiero później właśnie jak pani reżyser, pani tutaj dyrektor i właśnie aktorka tego przedstawienia powiedziała nam, o czym jest sztuka, my uświadomiliśmy sobie, jak bardzo byliśmy nieświadomi tego, co się tutaj wydarzyło. A to ludzie przychodzą do teatru, żeby zobaczyć ciebie. Nawet jeżeli mają tę sztukę obśmiać i zanegować. Nawet jeżeli mają aktora obśmiać i powiedzieć, że był brzydki, że źle grał. To też jest odbicie tego człowieka w lustrze teatru. I o to w teatrze chodzi, żeby zobaczyć się w tym lustrze teatralnym, na ile jest we mnie teatru i na ile rozumiem ten teatr. Sztuka mi się nie podobała. No ponieważ nie zrozumiałam jej na początku. Nie za często chodzę do teatru, częściej do kina. Poszłam, była okazja, to zobaczyłam. Jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne, to jestem tolerancyjna. Sztuka nie zmieniła mojego poglądu na osoby niepełnosprawne. Cieszę się, że tutaj przyszłam, bo to jest zawsze nowe doświadczenie. Uczymy się tolerancji. Dzisiaj się stałam bardziej tolerancyjna. Nie traktuję ich jako osoby gorsze, są na równi z innymi, niczym nie są gorsi od nas. Ja na co dzień żyję z osobą niepełnosprawną, ponieważ moja siostra właśnie jest dokładnie taka sama jak te dzieci i nie wstydzę się ich, ani mojej siostry, ani osób, które z nią przybywają. Nauczyłem się, że każdy może spełniać swoje marzenia, niezależnie od tego, jak wygląda. Czy jest inny, może pokazywać i robić to, co kocha. Uważam, że ludzie niezwykli powinni brać udział w życiu społecznym, powinni się angażować tak samo jak zwykli, zdrowi ludzie. W moim świecie niepełnosprawność stała się banałem. Niepełnosprawność się zdewaluowała. Ja nie mam pojęcia niepełnosprawnego człowieka, bo wiem, ile ten człowiek może, ile udźwignie, ile potrafi przyswoić i oddać. Ja wiem, że on jest człowiekiem. Natomiast konfrontacja z młodymi ludźmi, którzy jeszcze tego nie wiedzą, jest początkiem ich drogi. I myślę, że to jest początek mojej drogi, no, tej misji na przyszłość, że będę ich w ten sposób wychowywała. Są dobrymi już aktorami, na tyle dobrymi, że nie narażę ich na obśmianie.